mi drugie targi pracy w Szydłowcu. Klub sportowy Warka mistrzem kampeon Ligi Okręgowej. Proch Pionki o awans powalczy w barażach. Biegacze uczcili kolejną rocznicę czerwca 76. W hali sportowej publicznej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Szydłowcu już po raz drugi odbyły się targi pracy, organizowane przez Urząd Miasta w Szydłowcu. Jeśli chodzi o wystawców, mogą tutaj znaleźć z pewnością pracowników, a jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, no to właśnie tą tytułową pracę, tak? Jest ponad 30, chyba 5 wystawców, ponad 700 ofert, tak jak pan powiedział, więc jest to bardzo dużo, jak na takie targi. Jak na drugie, to wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Są przeróżne branże, od monterskich, przez hutę szkła, manor house, spa. Tutaj jakieś narzędzia produkujące, są urzędy pracy z różnych miejscowości. Także jest tego naprawdę dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że to robi wrażenie, robi wrażenie. W tej chwili widzimy, że już pierwsza fala tych osób, które tutaj szukały pracy, już za nami, ale z tego, co rozmawiałem z wystawcami, spore zainteresowanie, także liczą na to, że te targi będą owocne, bo w tej chwili już mamy rynek pracodawcy, już bardziej pracodawcy jednak szukają tych pracowników niż jest odwrotnie, chociaż pewnie takich osób, które chciało tutaj znaleźć pracę, też było sporo i myślę, że właśnie skojarzyliśmy ich dzisiaj. Wśród wystawców byli reprezentanci przeróżnych branż zawodowych. Poszukuję pracy raczej mechanika, takie ma wykształcenie. No a ogólnie to różnie. Ostatnio pracowałem 11 lat w Biela Polska, która niestety upadło to wszystko. Jako operator na różnych maszynach, no także żadna praca nie jest mi trudna, do każdej mogę się przystosować. Ciekawa inicjatywa, ponieważ tutaj jest wielu wystawców, jest z wielu branży i jest to naprawdę zróżnicowane. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie, a także tutaj pracodawcy mogą się wystawić i mogą znaleźć kogoś, kto... Na przykład, no, jeżeli ktoś szuka tej pracy, to myślę, że to jest odpowiednie miejsce, żeby właśnie tą pracę znaleźć. Takich ludzi myślę, że mogą tu pracodawcy na pewno pozyskać. Wśród wystawców były także powiatowe urzędy pracy oraz doradcy zawodowi. Oferujemy informacje, też materiały promocyjne z zakresu doradztwa zawodowego albo doradztwo zawodowe. Jest tutaj koleżanka, która się tym zajmuje. Jest też kolega, który zajmuje się projektami unijnymi. Jeśli chodzi o mnie, zajmuję się pośrednictwem zagranicznym w ramach Unii Europejskiej EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także szerzej to ujmując, mobilnością międzynarodową. Także jeśli chodzi o przemieszczanie się czy poszukiwanie informacji na temat czy edukacji za granicą w Unii, czy też kontakty z takimi podmiotami jak doradcy zawodowi, czy doradcy EURES, przepraszam, z innych krajów, to też pomagamy. No, zdarza się też, że pomagamy Polakom, którzy już są za granicą, tak jak wczoraj miałem przyjemność z panią się komunikować, która gdzieś tam jest na miejscu w Norwegii, pojechała, szuka pracy. Będziemy starali się pomóc, chociaż jakbym doradzał, to nie jest właściwa droga. Najpierw znajdźmy pracę, a potem jedźmy. Niektórzy robią odwrotnie. Organizowanie targów pracy to nie tylko sposób na bezrobocie, ale także umożliwienie mieszkańcom regionu szydłowieckiego powrotu do rodzin poprzez znalezienie pracy w bliskiej okolicy. Jest to jedna z metod, na pewno jest to jedna z metod, dlatego że no, w jakiś sposób pomagamy ludziom, pomagamy przedsiębiorcom, pomagamy osobom poszukującym pracy. Poza tym jest to miejsce, gdzie można się wiele dowiedzieć, ponieważ są instytucje pośredniczące, zajmujące się pośrednictwem pracy. Można się dowiedzieć, jak założyć własną działalność gospodarczą, można zdobyć odpowiednie kontakty. Także myślę, że będzie to procentowało na przyszłość i takie targi uważam za jak najbardziej potrzebne. Jak zapewniają władze Szydłowca, targi pracy będą odbywały się cyklicznie. Już po raz siódmy biegacze z całej Polski wzięli udział w półmaratonie radomskiego czerwca. W niedzielny poranek, mimo upalnej aury, na linii startu pojawiła się spora grupa biegaczy. Bieg główny na dystansie 21 km rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Trasa wiodła ulicami Radomia. Tuż po starcie półmaratonu na linii startu ustawili się uczestnicy biegu Dumne Warchoły, którzy rywalizowali na dystansie 2,5 km. To jest fajna okazja do aktywności fizycznej po prostu. No i myślę, że
fajna taka start jakby, żeby zacząć przygodę z bieganiem. Tak jak w moim przypadku, jestem pierwszy raz na takiej imprezie. Nie jestem stąd, także przyjechałem tutaj i biegnę. Myślę, że bardzo, bardzo mega na plus. Każda taka impreza jest super, jest bardzo fajna atmosfera, także no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, zapraszam wszystkich i do biegu. Na pewno jest to bardzo dobry pomysł naprawdę, bo trzeba wspierać właśnie tą organizację, która łączy ludzi, którzy brali udział w Radomskim Czerwcu w 76 roku. I my teraz, w tych czasach, młodzi ludzie, możemy pokazać, że w pewnym sensie jesteśmy z nich dumni, z tego, co zrobili dla nas. W miniony weekend zakończyły się rozgrywki Campeon PL Ligi Okręgowej. Mistrzostwo zapewnił sobie klub sportowy Warka, który pokonał przed własną publicznością klub sportowy Potworów 6-1. O awans do czwartej ligi w barażu powalczy natomiast Proch Pionki, który w sobotę wygrał z Iłżarką Kazanów 2-1. Przed tą serią gier wiadomo było, że wszystko w swoich rękach i nogach mieli piłkarze z Warki. Zwycięstwo lub remis z Benjaminkiem z Potworowa dawał im mistrzostwo i tym samym bezpośredni awans do czwartej ligi. Ekipa Łukasza Wiśnika z Animuszem rozpoczęła to spotkanie. W 12 minucie prowadzenie gospodarzom dał Kacper Zieliński. 5 minut później rzut karny na gola zamienił Maksymilian Wogtman. Ten sam zawodnik w 24 minucie zdobył swojego drugiego gola, a 120 sekund później trafił po raz trzeci, notując tym samym klasycznego hat-tricka. W drugiej odsłonie padły kolejne bramki. W 68 minucie honorowe trafienie dla zespołu Wojciecha Gełdaja zaliczył Dominik Marcinowski. 5 minut później pięknym strzałem popisał się Paweł Bylak. A w 75 minucie rezultat ustalił Sebastian Ząbkowski. Tuż po meczu na murawie w Warce rozpoczęło się świętowanie. No wywalczyliśmy to na was rzeczywiście, no czekaliśmy na niego rzeczywiście tutaj cały sezon. Myślę, że Warka nawet i zdecydowanie dłużej. Przychodząc tutaj do Warki, powiem tak pokrótce, jako trener w lipcu, mieliśmy zadanie zbudować solidny zespół, który będzie walczył i będzie się rzeczywiście liczył w tej walce o awans. Nikt za wszelką cenę tu nie stawiał tego celu, że to musi być nadrzędny cel, że tylko awans. Chcieliśmy zbudować silną drużynę, która będzie się liczyła, w której to będzie team, w którym jeden za wszystkie będzie walczył. Oczekiwaliśmy tego, sezon był naprawdę długi i ciężki. To tym bardziej rzeczywiście my z tego drugiej pozycji przez te 12-13 kolejek goniliśmy Proch. Udało się, właściwie rzutem na taśmę, ale uważam, że jak najbardziej zasłużenie. No dzisiaj kwintesencja tego wszystkiego, zasłużone zwycięstwo, dużo kibiców. No chciało się grać dla kibiców, chciało się grać dla tej widowni. No naprawdę mega robota i my bardzo się cieszymy. Jak mówi trener Wiśnik, działacze już pracują nad wzmocnieniami zespołu przed nowym sezonem. My już myślimy o tym, co za chwilę będzie. Dzisiaj poświętujemy, jutro poświętujemy. Spotykamy się w następnym tygodniu na treningu. Jeszcze jednym, drugim, już z dyrektorem sportowym, już myślimy, już pracujemy nad tym, żeby tak jak pan powiedział, to nie może być epizod czwartej lidze. My musimy tam zaistnieć, my chcemy tam zaistnieć, chcemy tam walczyć, chcemy tam odegrać tak samo znaczącą rolę. I na to liczymy, dlatego ciężka praca przed nami, ale liczymy na to, że tak będzie. O sporym pechu mogą natomiast mówić piłkarze Prochu Pionki, którzy przez większą część sezonu byli liderem Campeon PL Ligi Okręgowej, ale przez porażki w dwóch ostatnich meczach stracili fotel lidera na rzecz klubu sportowego Warka. Dzięki sobotniemu zwycięstwu z Iłżanką Kazanów zespół Roberta Rogali zapewnił sobie udział w barażu o awans do czwartej ligi, w którym w dwumeczu zmierzy się z Olimpią Warszawa. Pierwszy mecz już w najbliższą sobotę w Pionkach o godzinie 18. Sezon na czwartym miejscu zakończyli piłkarze Centrum Radom, którzy w sobotnie popołudnie skromnie pokonali Powiściankę Lipsko 1-0. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Kacper Jedynak. Spodziewałem się spokojnego meczu. Ja tłumaczyłem swoim chłopakom, mówiłem, żeby się bawili dzisiaj grą w piłkę nożną. Natomiast atmosfera podczas meczu była bardzo nerwowa, szczególnie w drugiej połowie. Jakieś niepotrzebne napinki, my zapewnione miejsce, Powiślanka tak samo, a w drugiej połowie tymczasem strasznie iskrzyło z boiska. No cóż, no ale z drugiej strony to jest sport i każdy chce wygrać. Zdobyliśmy bramkę po strzale Jedynaka w drugiej połowie na 1-0 i myślę, że kontrolowaliśmy to do końca spotkania. No i cieszę się, że udało się zwycięstwem zakończyć ten sezon.
z miejsca, które zajęliśmy, czyli czwarte miejsce, nie do końca jesteśmy tak zadowoleni, bo plany były troszeczkę inne, ale sprostaliśmy zadaniu na tyle, na ile mogliśmy. Na siódmym miejscu zmagania zakończyło Zamójnie Radom, które w meczu ostatniej kolejki uległo Gryfowi Policzna 0-1. Z rozgrywkami Campeon PL i okręgowej pożegnały się drużyny z Karyszewianki, z Karyszew i regionu Głowaczów. Niepewny jest los klubu sportowego Potworów, którego ligowy byt uzależniony jest od ewentualnego awansu Prochupionki do czwartej ligi, a także innych rozstrzygnięć w wyższych ligach. Bardzo ważne zwycięstwo w piątkowym meczu 32. kolejki trzeciej ligi zanotowała Broń Radom. Ekipa Dariusza Różańskiego pokonała na własnym boisku bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie Huragana Morąg 2-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 23. minucie, gdy po rzucie rożnym piłkę do siatki wpakował Maksim Kwencar. W 39. minucie w polu karnym sfaulowany został Konrad Paterek. Jedenastki nie wykorzystał jednak Adam Imiela. W drugiej połowie świetny mecz zagrał Jakub Kosiorek, który w kilku sytuacjach uchronił swoją drużynę od straty bramki. W 72. minucie świetną akcją indywidualną popisał się Dominik Leśniewski, który minął kilku rywali i bez problemów pokonał golkipera Huragana. Tuż przed końcem spotkania zespół z Morąga strzelił gola, a konkretnie zrobił to Dawid Bogdański, ale gospodarzom udało się dowieść zwycięstwo do końca. Jesteśmy zadowoleni, że wracamy bez punktów. Zagraliśmy przyzwoite, niezłe spotkanie, stworzyliśmy kilka sytuacji stuprocentowych, niestety nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, popełniliśmy błędy w obronie, przeciwnik strzelił dwie bramki, my jedną, wygrał spotkanie, gratuluję zwycięstwa i myślę, że te trzy punkty tutaj Broni już daje utrzymanie, a my będziemy robili wszystko, żeby zapewnić sobie utrzymanie w następnych spotkaniach. Dziękuję zespołowi za dobrą grę. Dzisiaj punktów to nie dało, ale jestem święcie przekonany, że jeżeli zagramy z taką samą determinacją, skutecznie, to zapewnimy sobie utrzymanie w tej trzeciej lidze. W dzisiejszym meczu liczyły się dla nas tylko trzy punkty. Nieważny był styl. I te trzy punkty osiągnęliśmy, z czego tu pragnę gorąco podziękować zawodnikom. W pierwszej połowie, w drugiej połowie mieliśmy trochę szczęścia, tak jak powiedział tutaj trener. Przeciwnik mógł zdobyć bramkę kontaktową, jednak dzisiaj to szczęście było więcej przy nas. No i szczęśliwie ten wynik dowieźliśmy do końca spotkania. Po ostatnio przegranym meczu musiałem dokonać kilku zmian w zespole, żeby w jakiś sposób wywołać poruszenie. No i cieszę się, że to dało efekty w postaci wygranego meczu. No jak zwykle popełniamy za dużo prostych błędów, za mało jest doświadczenia i cwaniactwa boiskowego. Dzisiejszy mecz był naprawdę emocjonujący. Duża waga, ciśnienie spore przed tym meczem. No i chwała, że zakończył się naszym zwycięstwem. Broń po 32. kolejce ma na swoim koncie 37 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli. W następnej kolejce, która rozegrana zostanie już w środę, Benjaminek zmierzy się na wyjeździe z Mazurem Ełk. Początek spotkania o godzinie 18.00. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. We wtorek w Radomiu przejściowe zachmurzenia. Termometry wskażą 25 stopni, na barometrach 1017 hektopaskali.
W środę nadal słonecznie. Synoptycy przewidują burze z opadami deszczu. Temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. W czwartek podobna aura. Nadal możemy spodziewać się burz z opadami deszczu. Na termometrach 29 stopni. Ciśnienie bez zmian.